Dzień dobry, bardzo serdecznie witam na kolejnej rozmowie przeprowadzonej przez Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Wojciech Polak. Bardzo serdecznie Dzień witam. dobry, witam serdecznie. Pan profesor jest profesorem wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, również jest przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo się cieszę, że mamy tak znamienitego gościa. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat Konstytucji 3 maja, Konstytucji w tradycji i kulturze polskiej, Konstytucji, która była drugą ustawą zasadniczą tego rodzaju właśnie w historii świata po amerykańskiej. Wyprzedziliśmy Konstytucję francuską. Chciałbym zadać panu profesorowi takie pytanie, czy Konstytucja 3 maja to w pewnym sensie również ciągłość, jeśli chodzi o działalność ustawodawczą, prawniczą pierwszej Rzeczpospolitej? No, to jest trudne pytanie, bo można powiedzieć, że działalność ustawodawcza pierwszej Rzeczpospolitej kładła nacisk na jeden aspekt, mianowicie na aspekt wolności. Pierwsza Rzeczpospolita była państwem, czasami mówimy demokracji szlacheckiej, państwem, w którym stan szlachecki miał rozmaite przywileje, bardzo rozbudowane i właściwie niespotykane w ówczesnej Europie, prawda? No w Polsce szlachta miała wolność osobistą, w praktyce istniała wolność wypowiedzi. No te polskie swobody były czymś szokującym. Bojarzy moskiewscy na przykład nie mogli pojąć, że w Polsce ktoś może mieć inną opinię niż król. Tymczasem no, Polacy tłumaczyli im, że no, w Polsce król się w takie sprawy prywatne nie wtrąca. Są dziedziny życia ludzkiego, które króla nie interesują. Było to nie tylko dla ówczesnej Rosji, ale także dla ówczesnej Europy czymś niepojętym. Jednakże w XVIII wieku wiemy, że te swobody zostały wykorzystane także do działań niegodziwych, do rozmaitych rokoszów Konfederacji. Wykorzystali je sąsiedzi Polski do głębokiej ingerencji w sprawy polskie. Okazało się, że systemowi politycznemu Polski potrzebne jest także wzmocnienie roli państwa, wzmocnienie pewnych instytucji państwowych, ponieważ te zasady złotej wolności szlacheckiej zaczynają obracać się przeciwko Polakom. Twórcom Konstytucji 3 maja oczywiście nie chodziło o to, żeby ukrócić tą wolność. Chodziło o to, żeby do tej zasady wolności dodać jednak zasadę dobrego ustroju, dobrego urządzenia państwa, tak żeby ukrócić tą anarchię, która do tego czasu panowała. Więc można powiedzieć, że z jednej strony Konstytucja 3 maja podtrzymywała tą złotą wolność szlachecką, ale równocześnie wzmacniała państwo, wzmacniała rolę instytucji państwowych, co było, no, można powiedzieć, pewnym krokiem w dobrym kierunku, pewną nowością, jednak czymś, co było bardzo potrzebne i nowe. Konstytucja 3 maja, która została uchwalona właściwie przez no, tak zwany Sejm Wielki, to doprowadziło do tego, że państwo polskie weszło na nowe tory i no niestety w okresie zaborów jednak korzystało z tej tradycji konstytucji. To był taki bardzo jasny punkt historii pierwszej Rzeczpospolitej, który w okresie zaborów był, no, można powiedzieć, legendą dla narodu polskiego, społeczeństwa polskiego. No tak, to była legenda. No popatrzmy, konstytucja tak naprawdę funkcjonowała 14 miesięcy. Więc zastosowanie jej przepisów było krótkie i w gruncie rzeczy no, niewiele przyniosło, no bo co można było zrobić w ciągu tego roku, w czasie którego zresztą no, doszło też do wojny polsko-rosyjskiej, prawda? Musieliśmy bronić tej konstytucji. No, skończyło to się wszystko rozbiorem
drugim zwycięstwem Konfederacji Targowickiej, no przejściem króla niestety także do Targowicy. Więc w gruncie rzeczy to było krótkie działanie, ale pozostała pamięć. Pozostała pamięć, że Polacy próbowali reformować, ratować państwo, że zrobili to w sposób bardzo przemyślany, że stworzono pewne zręby ustrojowe, które no, gdyby się historia inaczej potoczyła, na pewno doprowadziłyby do odrodzenia Rzeczpospolitej. No, zaczęto o konstytucji myśleć w kategoriach patriotycznych, że to nie tylko dobry Polak, to nie tylko dba o tą właśnie złotą wolność, dba o to, żeby on mógł z tej złotej wolności korzystać. Dobry Polak dba o dobro ogółu, a to dobro ogółu wymaga pewnych ograniczeń także od siebie, prawda, na rzecz zbiorowości, na rzecz państwa. I to myślenie właśnie wynikało z zasad Konstytucji 3 maja. Ale dodajmy też, że Konstytucja ze swoim programem odbudowy państwa stała się takim symbolem nie tylko odbudowy państwa sprawnego, ale w ogóle odzyskania niepodległości. Prawda? No bo w XIX wieku nie mamy państwa polskiego w ogóle. Próbujemy je odradzać. Potrzebne są takie odniesienia do tej wspaniałej, najważniejszej historii. No więc odwoływaliśmy się do zwycięstwa pod Kłuszynem, do zwycięstwa pod Grunwaldem, do zwycięstwa pod Wiedniem, prawda? Ale także do takich wielkich wydarzeń jak Konstytucja 3 maja. Panie profesorze, często polską konstytucję, polski ustrój, który ona tworzyła, porównywano do konstytucji francuskiej i tego, co się działo po jej uchwaleniu. Spotkał się pan profesor z takim porównaniem? Tak, z tym, że w Polsce, no powiedzmy, że no, konstytucja francuska, cała rewolucja francuska kojarzy nam się dzisiaj no, z przemianami gwałtownymi, brutalnymi, z gilotynami, prawda, z Robespierrem i Dantonem. Popatrzmy, w Polsce jednak, mimo że no, Konstytucja 3 maja też doprowadziła do wydarzeń dramatycznych, to jednak robiono, inaczej robiono to po polsku, bez tych jakobińskich jakichś tam przegięć, bez tej przesady. Zresztą Konstytucja w samych swoich zapisach była umiarkowana, ewolucyjna. Ona wprowadzała nowości, na przykład no, jako zasadę gwarantowała ten trójpodział władzy, prawda? Wprowadzała dynastię stałą, prawda, dziedziczną, wprowadzała sprawny rząd, tak zwaną straż praw, prawda? Dawała uprawnienia mieszczanom, no bo przecież ta ustawa o miastach królewskich została w całości wcielona do konstytucji, czyli odtąd już mieszczanin mógł nabywać dobra ziemskie, mógł zostać oficerem w armii, a nawet mógł zostać szlachcicem bez większego problemu. Ta nobilitacja, droga do nobilitacji była otwarta. Więc ta konstytucja wprowadzała szereg nowych rzeczy, ale równocześnie pozostawiała ten system monarchiczny. Władzę królewską nawet zwiększała, można powiedzieć, więc pozostawał Sejm w formie podobnej jak do tej pory pozostawały sejmiki. To był pewien kompromis, to było pewne założenie ewolucyjne, że nie przeprowadzamy żadnego przewrotu, nie wprowadzamy żadnych brutalnych, gwałtownych zmian, wprowadzamy nowy system, który pewnie będzie można nadal reformować, bo tam zakładano, że co 25 lat miały być takie sejmy konstytucyjne, specjalne, które miały dokonywać przeglądu konstytucji, jej zmian, nowelizacji. Zakładano, że przecież nic nie jest wieczne, że ten ustrój państwowy Rzeczpospolitej też pewnie będzie musiał ulegać zmianie. Panie profesorze, Konstytucja 3 maja to jest punkt odniesienia również w historii II Rzeczpospolitej, tej odrodzonej Rzeczpospolitej. To jest jedno z dwóch głównych świąt właśnie. Tak, i to właściwie pierwsze, no bo w 1919 roku już, tak. 11 listopada, dużo później, w latach 30. dopiero
wprowadzono oficjalnie jako święto narodowe, a ta Konstytucja 3 maja narzucała się w sposób naturalny jako święto narodowe i była zresztą bardzo, bardzo bogato, można powiedzieć, świętowana w szkołach, w instytucjach, pisano w prasie, mówiono, nadawano audycje radiowe, no telewizji jeszcze nie było wtedy, ale po prostu ta konstytucja żyła w odbiorze społecznym, była takim symbolem świetności, dumy Rzeczpospolitej. I zauważmy, no po wojnie dla komunistów, no ta pamięć o Konstytucji 3 maja stała się czymś niewygodnym, prawda? Oni próbowali swoje święta tutaj wprowadzać, potem ustanowili ten nieszczęsny dzień 22 lipca jako święto narodowe, ale nie mieli też śmiałości, żeby to święto Konstytucji zlikwidować. Więc można powiedzieć, że społeczeństwo samo świętowało bez udziału władz. Tak, panie profesorze, to zauważył pan profesor bardzo ważny element życia właściwie społeczeństwa, narodu polskiego, że państwo na 1 maja starało się jak najwięcej tych flag państwowych gdzieś utknąć. 2 maja starały się różne instytucje je jak najszybciej ściągnąć, ale duża część społeczeństwa polskiego w dalszym ciągu chciała te flagi zatrzymać, również na 3 maja. Tak, no dodajmy, że manifestacje, pochody 3-majowe miały miejsce w wielu miastach Rzeczpospolitej, kończyły się często już działaniami milicji, Urzędu Bezpieczeństwa, jak w Krakowie na przykład. Jak również w Toruniu. Również w Toruniu, oczywiście. W wielu miastach Polski studenci zwłaszcza obchodzili to święto. W 1951 roku jednak zniesiono je formalnie. Tak, potem długo nic nie mówiono. Potem się pojawiły, że no była zasada taka, że nawet w komunistycznych gazetach coś tam 3 maja, jakąś notatkę pamiątkową pisano, ale na obchody oficjalne patrzono niechętnie. Z drugiej strony powiem tak, nawet ci, co w czasach komunistycznych bali się, no to jeżeli wywiesili tą flagę 1 maja, a potem wisiała 3 maja, to zawsze mieli wymówkę, że no, ktoś zapomniał. Nie, no, że to tak nie wypada od razu zdejmować tej flagi, jak się święto skończyło, więc właściwie czuli się bezkarnie i to tym bardziej wpływało, że te flagi jeszcze długo wisiały. Dodajmy jednak, że tutaj w obchodzeniu pamięci 3 maja ogromną rolę odegrał Kościół. Kościół 3 maja uroczystości ku czci tego święta były obchodzone w murach kościelnych, odbywały się uroczyste msze, ludzie szli tego dnia do kościoła po prostu, no także dlatego, że kościół stanowił tutaj święto Matki Boskiej, więc także można było świętować w murach kościelnych i robiono to w sposób powszechny. Panie profesorze, teraz już w wolnej Polsce, w III Rzeczpospolitej możemy również świętować. Jak pan profesor uważa, czy to święto jest taką odpowiedzią na to, co potrzebuje społeczeństwo polskie? Czy rzeczywiście to, co teraz jest organizowane, odpowiada tym działaniom nawet z II Rzeczpospolitej? No ja myślę, że tak, że ludzie potrzebują pamięci historycznej, ludzie potrzebują umacniania swojej tożsamości i po tym, jak nam wmawiano w latach 90. czy na początku bieżącego stulecia, że nie, że ta historia jest nieważna, że musimy patrzeć do przodu, że Unia Europejska to jest to, co powinno nas interesować, a nasza historia narodowa to jest coś mało ważnego. W tej chwili mamy odwrót od takiego podejścia. I co ciekawe, nawet nie tylko w Polsce, w wielu krajach także Europy, świata mamy powrót do
do patriotyzmu. Popatrzmy, kilka dni temu w Wielkiej Brytanii uchwalono ustawę, że flagę Union Jack, prawda, można wywieszać cały rok wszędzie, gdzie się komu podoba. Do tej pory to było w ustawie pisało, tak jak u nas kiedyś, że tylko 20 dni w roku, prawda. Teraz flagę może wywieźć każdy i może mieć ją wszędzie. Nawet te inne narody Europy zrozumiały, że patriotyzm jest potrzebny. U nas na szczęście też nastąpiło wśród rządzących zrozumienie do tego, że patriotyzm to jest ważna część wychowania obywatelskiego, że musimy pamiętać o wielkich świętach, o wielkich wydarzeniach z naszej historii, bo dzięki temu także jest pewien aspekt praktyczny tego, no, lepiej pracujemy dla kraju, kochamy ten kraj, jesteśmy solidarni wewnątrz, w stosunku do siebie, prawda, w stosunku do siebie. No, patriotą trzeba być, bo to jest nasza ojczyzna, nasze miejsce na ziemi. Mamy dwie ojczyzny, jedną boską, prawda, do której dążymy wszyscy do nieba, ale dążymy poprzez życie w tej ojczyźnie ziemskiej. Wobec niej mamy wielkie, doniosłe obowiązki, musimy ją kochać, a żeby ją kochać, to trzeba znać jej historię i fascynować się tą historią, pamiętać o niej. Stąd o 3 maju coraz więcej się mówi, coraz więcej się pisze w ostatnich latach o tych wielkich wydarzeniach i bardzo dobrze, mam nadzieję, że to się będzie nasilało jeszcze. Tak, i trzeba pamiętać, że święto Konstytucji 3 maja to jest nie tylko polskie święto, ale również święto narodowe Republiki Litwy. Tak, wbrew temu, co się czasem mówi, że Konstytucja 3 maja zniosła dualizm państwowy polsko-litewski. Otóż nie, wcale nie zniosła, to są jakieś opaczne interpretacje. Stanowiliśmy wtedy państwo federacyjne, dwudzielne, prawda, korona i Litwa, więc no, bardzo się cieszę z tego, że także Litwini uznali to za święto narodowe i że jest tam świętowanie. No, łączy nas wspólna historia i to bardzo bogata, ale łączy nas także sąsiedztwo, prawda? No, łączy nas wspólne interesy w Europie Środkowej. Tym lepiej, że świętujemy te wydarzenia z naszej wspólnej historii. Powiem tak, no, mam nadzieję, że także na Białorusi i Ukrainie to będzie święto narodowe kiedyś. Może nie tak szybko, ale byłaby to sytuacja idealna. Panie profesorze, dziękuję bardzo za interesującą rozmowę. Szanowni Państwa, moim Państwa gościem był pan profesor Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.